Było nas czworo. Hala, Paweł, Juliusz i ja. Tworzyliśmy dom. Dwa pokoje ze ślepą kuchnią i fortepianem. Mieszkanie, pracownia, pracownia, mieszkanie. Role się przenikały. Fotografia, film i jazz. Klisze, klawisze. Pędzel i chleb. Grafika, wystawa, film. Pierwotnie wystawa miała mieć tytuł Designer Totalna i miała odwoływać się do takiego tekstu, który powstał w latach 60., który opisywał właśnie w taki negatywny sposób twórczość Zamacznika. To znaczy pokazywał, że właśnie robi tak bardzo wiele różnych projektów. Coś, co dzisiaj z naszej perspektywy jest absolutnie fascynujące. To były też czasy, kiedy design nie był tak poważony, jak jest dzisiaj. To jest bardzo ważna wystawa, bo po raz pierwszy pokazuje Wojciecha Zamecznika, całą jego postać. Postać do pewnego stopnia właśnie taką trochę legendarną, to znaczy nie do końca zbadaną, dlatego że znaliśmy jego plakaty przede wszystkim, trochę słyszeliśmy jakby o innych jego aktywnościach, ale tutaj na tej wystawie to wszystko jest zebrane jakby w całość i pokazana jest pełna osobowość artystyczna. Archiwum Wojciecha Zamecznika, to, które przez lata przechowywane było przez jego syna Juliusza Zamecznika, a które teraz opracowuje Fundacja Archeologia Fotografii, jest archiwum niezwykle różnorodnym. To znaczy tam jest naprawdę wszystko, od projektów graficznych, rysunków, makiet, fragmentów makiet, folijek, na których Zamecznik pisał, przez tysiące negatywów, niemalże 10 tysięcy negatywów, już teraz wiemy, że jest w archiwum. Tak naprawdę wystawa w Zachęcie pokazuje wycinek tego archiwum. My z współkuratorką wystawy Karoliną Ziębińską-Lewandowską wykonałyśmy ogromną pracę, która polegała na tym, żeby czegoś nie pokazać. Zamecznik nie ucieka. On podejmuje się tych wszystkich oficjalnych zamówień na jakieś propagandowe nawet imprezy, na propagandowe festiwale i tak dalej, ale w ramach tej komunistycznej propagandy, on próbuje znaleźć bardzo nowoczesne środki wyrazu. Właśnie nie idące za takim socrealistycznym jakby tropem myślenia, tylko raczej sięgające właśnie do myślenia awangardowego, do myślenia nowoczesnego. Bardzo ważną rolę w twórczości Zamecznika pełniła zarówno jego żona, jak i synowie. Przede wszystkim dlatego, że dom Zamecznika był jego pracownią, a to oznacza, że inspirował się tematami, które były po prostu najbliższe jemu. I w pewien naturalny sposób, zarówno w jego kadrze, jak i później, w konsekwencji, w projektach graficznych, pełniła jego najbliższa rodzina. Through the streets broad and narrow. Through the streets broad and narrow. Sure.
Jesteśmy w pokoju, który przez większość czasu, kiedy ojciec działał profesjonalnie, stanowiło jego pracownię, a zarazem sypialnię rodzicielską, jak również był to salon, kiedy przychodzili goście. We wspomnieniach głównie syna, ale też we wspomnieniach jego przyjaciół zachował się jako osoba bardzo pogodna, o takim łagodnym usposobieniu. Natomiast to archiwum i te jego prace pokazują, że był chyba przede wszystkim introwertykiem, to znaczy taką osobą, która właśnie zatapiała się w tej pracy i odcinała się właściwie od całej rzeczywistości. Bardzo często te jego działania projektowe wychodziły poza działalność stricte zawodową, czyli coś, co było przeznaczone do projektu. Później było też wykorzystywane w sytuacjach bardzo osobistych, właśnie takie rozmaite elementy graficzne, jak na przykład kropki, które początkowo służyły jakiejś grafice, następnie być może przez przypadek, któraś z nich pojawia się na ścianie, później rośnie z tego jakaś kompozycja kropek, następnie te kropki przenoszą się na ścianę nad stołem. Wreszcie w pewnym momencie cała ściana u matki ojca, mojej babci Felicji, pokryta jest żółtymi kropkami. Sam warsztat artystyczny pomiędzy artystami przedwojennymi i artystami takimi jak Zamecznik właściwie się nie różni. To jest właściwie ta sama technologia, te same pomysły, te same rozwiązania. Technicznie tutaj nie ma żadnej rewolucji. Ona się dokona później. Ona przyjdzie potem. Na razie wszystko jest, powiedzielibyśmy, analogowe. Pamiętam doskonale, kiedy zostałem poproszony, żeby machać przed kamerą tym statywem w rozmaitych układach, w rozmaitych kierunkach. Nie zdawałem sobie dokładnie sprawy, do czego to będzie służyło. Już w tej chwili niedokładnie pamiętam, w jakim tempie to robiłem i jaki był dokładnie tego ruch. To jest głównie jednak pomysł artysty. To jest siła tych rozwiązań. Nie żadne jakieś wielkie techniczne dokonania, a raczej właśnie umiejętność spojrzenia, zobaczenia, no nie wiem, w zgiętym drucie czegoś fascynującego, co stanie się potem, prawda, zarzewiem wielu pomysłów artystycznych. Pamiętam zimowy nasz wypad, kiedy w pewnym momencie ojciec zatrzymuje samochód. Ja nawet nie jestem specjalnie zadowolony, dlatego że mi się zdaje, że ja się do czegoś śpieszę, że my gdzieś jedziemy, gdzie będzie coś ciekawego. Już w tej chwili nie pamiętam co, ale wysiadamy, patrzymy, co fotografuje. Widzimy w głębi ten szereg nagich drzew w ośnieżonym pejzażu, ale nie jesteśmy pewni, jak to jest skadrowane. Dla samego Zamecznika fotografia była raczej środkiem niż celem samym w sobie. Poza tym ta wystawa ma jeszcze jedną taką rzadko spotykaną zaletę, a mianowicie i ona wynika jakby ze specyfiki tego dokładnie artysty i zachowanego jego dzieła.
Dlatego, że tutaj możemy oglądać cały proces twórczy. I to jest rzecz niezwykle rzadka, że ponieważ zachowało się całe archiwum artysty, więc możemy przeniknąć jakby do wszystkich właściwie źródeł jego inspiracji. Właśnie od jakiejś przypadkowej fotografii, która potem staje się zarzewiem dla jakiegoś pomysłu, który potem przeradza się w plakat i tak dalej. Tak dalej. Możemy oglądać ten proces powstawania tych dzieł skończonych. I tak jak mówię, to nie jest takie częste. To znaczy to wynika właśnie z pewnej specyficznej sytuacji akurat tego konkretnego artysty, że wszystko po nim zostało zachowane. Z jednej strony Zamecznik jest postacią niemal zupełnie zapomnianą. Gdzieś w takiej świadomości miesza się ze Stanisławem Zamecznikiem, jego bratem stryjecznym. Właściwie nie funkcjonuje w kolekcjach muzealnych. Jedynie Muzeum Plakatu ma jego pracę w swoich zbiorach. I jako fundacja zajmująca się fotografią, ale też w ogóle mam poczucie, że mamy taką powinność wobec twórczości Wojciecha Zamecznika, żeby ją przypomnieć, to młodsze pokolenie, czy też osoby, które po prostu nie znały Zamecznika, mogą odnajdywać taką niezwykłą nowoczesność i progresywność w tych pracach, która jest bardzo aktualna. W czasach, które wydają się nam dzisiaj z naszego punktu widzenia siermiężne, które są odmalowywane w szarych bardzo barwach, czasy w zasadzie przykre we wspomnieniach, jeśli chodzi o losy całego społeczeństwa. Jednakże w tych czasach poszczególne rodziny, i myślę, że to miało miejsce w bardzo wielu, w większości rodzin, budowały swoje własne alternatywne światy, które same w sobie były piękne, pełne. I w związku z tym warto choćby nad jednym takim pochylić się na chwilę.